Witajcie w nowym materiale, który rozpoczyna serię nowych filmów z zamysłem dzielenia się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi astrologii, życia duchowego oraz innych pomocnych dziedzin. Mam nadzieję, że większość z Was na mojej wiedzy skorzysta albo chociażby uzupełni pewne braki o nowe, interesujące informacje. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie udzielę szczegółowej odpowiedzi. Możecie również kontaktować się ze mną w każdej sprawie poprzez e-mail. Znajdziecie go w opisie filmu. Jeżeli ten materiał przypadnie Wam do gustu, polecam zasubskrybować kanał i kliknąć łapkę w górę, a także śledzić na bieżąco. Na dzień dzisiejszy przygotowałem coś, o czym niewiele osób wie, co po niektórzy słyszeli jakieś pogłoski, może uznali za mało istotny rumor, ale czy aby na pewno słusznie? Legenda głosi o dokonaniach pewnego odważnego uczonego Asklepiosa, posiadającego bystry umysł wodnika, ognistą pasję barana i doskonałe wyczucie skorpiona. Te niezwykłe umiejętności zawdzięczał półboskiemu rodowi Apolla i nimfy Koronis, którzy uchodzili za jego rodziców. Poznawszy się na talentach, wychował go Chiron, mądry centaur znający się na eliksirach, alchemii i medycynie. Zapomniane lasy, gdzie Asklepios się szkolił, były siedliskiem wielu nieodkrytych istnień, w tym zbiorem wężowisk płodzących wijące niebezpieczeństwo. Zaatakowany pewnej nocy Asklepios, choć darzył szacunkiem każde istnienie, w obronie własnej udusił jednego z węży, zdobywając magiczne zioło życia. Niedługo potem stał się słynny swoją lekarską wiedzą i podawał remedium na każdą znaną ludziom chorobę. Powiadali, że w przypadkach szczególnie ciężkich, gdy ludzkie życie stało na granicy Hadesu, potrafił nawet ocalić przed śmiercią. Nazywany zbawicielem, nekromantą i patronem lekarzy, przemierzał świat do czasu, aż sam bóg podziemia Hades nakazał Zeusowi zabić Asklepiosa, co się oczywiście stało, lecz pamięć po nim zapisały gwiazdy, formując się w tajemniczy gwiazdozbiór. Dziś znamy go pod nazwą Wężownika. Prędko do łask powrócił dzięki starożytnym Babilończykom, lecz astrolodzy wybrali wówczas tylko 12 gwiazdozbiorów, przez które przebiegała ekliptyka. W późniejszych okresach spierano się o słuszność tego przyporządkowania, ponieważ gwiazdozbiory nie pokrywały się ze znakami, których nazwy do dziś noszą. W dodatku ekliptyka przecinała nie tylko wspomniane 12, a 13 gwiazdozbiorów, to jest z Wężownikiem włącznie. Niewielka konstelacja znalazła swoje miejsce gdzieś pomiędzy Skorpionem a Strzelcem. Dopiero 2011 rok przyniósł nam nową burzę wokół zapomnianego znaku. Wszystko za sprawą pewnego astronoma Parka Kankla, który na nowo potwierdził, że znaki Zodiaku nie odpowiadają układom gwiazdozbiorów na niebie i dlatego horoskopy nie mają prawa się sprawdzać. Wszystko zostało zatuszowane przez amerykańskie Stowarzyszenie Astrologów, lecz po stronie zapomnianego Wężownika nadal stały teorie Nostradamusa, który za swoich czasów zwracał na niego szczególną uwagę. Tak samo ja w swojej wieloletniej praktyce poznałem kilka osób mogących pochwalić się przynależnością do tej konstelacji. Przyznam, że zgromadzony materiał opisujący prawdopodobne cechy Wężownika niebywale zgadzał się z zaobserwowanymi tendencjami tych osób. Tarot również nigdy mnie nie zawiódł, a w oparciu o astrologię udało mi się ustalić, że rzekomy sezon urodzeniowy Wężownika przypada pomiędzy 29 listopada a 17 grudnia włącznie. Niezwykle cenną informacją jest interpretacja słynnej zaginionej księgi Nostradamusa, której studia nadają wyraźny charakter 7 uniwersalnym grafikom zapowiadającym dopełnienie wielkiego cyklu i finalną apokalipsę na Ziemi. Odwołując się do tych podań, posługujący się 13 znakami Nostradamus twierdził, że Wężownik odegra kluczową rolę, przynosząc istotne informacje o ostatnich dniach ludzkości. Jego pręgierzem będzie zaginiona laska Eskulapa, czyli kaducifer, znany bardziej pod nazwą kaduceusz, symbol współczesnej sztuki lekarskiej. Wyłoni się on z tzw. ciemnej rozpadliny znajdującej się w centrum naszej galaktyki. Moment ten nastąpi w chwili wejścia Słońca w opisaną lukę. Zdarza się to cyklicznie raz na 13 tysięcy lat. Wówczas legendarna formacja planet sprowokuje wydarzenia zakodowane w ostatnim dziele Nostradamusa, 7. ilustracji prezentującej koło fortuny, przecięte 8 promieniście rozchodzącymi się szprychami. W rzeczy samej, gdy obserwujemy niebo, w kosmosie możemy odnaleźć tzw. Krzyż Boży. Rozciąga się on od środka galaktyki do jej krawędzi i od środkowego punktu równika niebieskiego do jego punktu południowego. Mówię o tym, ponieważ ta potencjalna mapa uwidacznia punkt przecięcia się ramion w miejscu, które jest centralnym obszarem galaktyki, a więc właśnie gwiazdozbiorem Wężownika. Trzeba też wiedzieć, że na naszej Ziemi znajduje się bardzo podobny krzyż. Tworzą go kąty pomiędzy równonocą, czyli kiedy Słońce przechodzi przez punkt, gdzie ekliptyka przecina równik niebieski, a przesileniem, czyli skrajnym punktem odchylenia Słońca od równika Ziemi. Trochę to skomplikowane, ale chodzi mi o to, aby pokazać, że w chwili moich kalkulacji i odmierzeń stało się jasne, że nakładając na siebie oba te krzyże, powstaje 8-ramienna gwiazda. Wygląda jak koło z 8 szprychami, koło losu, i jest identyczna z tym nakreślonym ręką samego Nostradamusa. Wygląda na to, że gdy Słońce ustawia się w jednej linii ze środkiem galaktyki, w całym makrokosmosie mają miejsce istotne zmiany i zaangażowane są w to siły kosmiczne. Na pierwszy rzut oka ich nie widzimy, możemy natomiast je odczuć. To kryzysy i przesilenia zbieżne z przewidywaniami nie tylko Nostradamusa, ale także Majów i wielu innych starożytnych kultur, których nie pamiętamy. Wydaje się logiczne, że za każdym przesileniem jedna ze szprych koła fortuny zostaje usunięta i obecnie nie ma już żadnej. Zagadką pozostaje to, co wydarzy się przy następnym kryzysie galaktycznym, a trzeba wam wiedzieć, że ostatni miał miejsce około 11 tysięcy lat temu. Kolejny już całkiem blisko. Z tych względów Wężownik, czyli z łaciny serpentarius, oznacza wyjście poza zodiak. Wyrwanie się z koła, które powtarza cykl za cyklem w spirali rozwoju wciąż po tym samym obwodzie. Wężownik to symbol wyrwania się z tego procesu. Mówi zatem o drodze do wnętrza, o wiedzy i zrozumieniu. Jakie są cechy Wężownika? To introwertyk. Introwertyk odnajdujący swoje pasje. Raz odnaleziona, będzie jego rzemiosłem do końca życia. Praktykuje w samotności. Potrzebuje wiele ciszy i spokoju, gdyż podobnie jak wodnik ma zapał odkrywcy i bystrość pomagającą dokonywać przełomowych odkryć. Przeważnie pełni zawody prestiżowe, prowadzi własną firmę lub zostaje zatrudniony na szanowanym stanowisku. Jest niechętnie podrywany przez płeć przeciwną, ale nierzadko zgłaszają się do niego osoby potrzebujące pomocy. Reaguje niezwykle odważnie w chwilach zagrożenia, potrafi zachować zimną krew, choć w codziennym życiu uchodzi raczej za spokojnego, może nawet nieco lękliwego człowieka. Jego celem jest pomoc innym, nadaje się świetnie na duchowego nauczyciela, lubuje się w astropsychologii i naukach przyrodniczych. Znający swoją wartość jest skromny i niechętnie przyjmuje zaszczyty oraz wybitną rolę, jaką zaplanował dla niego kosmos. Jego biblijnym odpowiednikiem jest święty Magnus Svysen, misjonarz depczący węża i przy okazji mój osobisty patron oraz 3. imiennik. Na koniec, wiodąc te rozważania, musimy wspomnieć o zmienionej kolejności zodiaku, którą przedstawię następująco. Posiłkując się datami nowej astrologii, napiszcie mi w komentarzach, jakim znakiem jesteście i zaangażujcie się w dyskusję. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania.